Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj w trochę nietypowym filmie, takim filmie informacyjnym, jednocześnie dziękującym Wam za udział tutaj w naszej, może nie ankiecie, ale pytaniu na naszym Facebooku, gdzie pytaliśmy się, a dokładnie gdzie ja się pytałem, jakie gry chcielibyście widzieć w przypadku testów organizowanych i robionych przez nas testów kart graficznych. Moi drodzy, tam najczęściej padały dwie propozycje, Grid 2. Ci, którzy widzieli recenzję karty graficznej od Gigabyte Radeon R9290X w wersji OC, już widzieli jedną z tych gier, a mianowicie Grida 2. A kolejna gra, którą również często proponowaliście, która jest grą wymagającą i bardzo dobrze sprawdzi się właśnie w przypadku recenzji kart graficznej, to jest właśnie Metro Last Light, którą dzisiaj Wam pokażę. Moi drodzy, te dwie gry dochodzą do kolejnych, które tutaj już czasami widzieliście, a teraz już na stałe zagorszą w przypadku recenzji naszych kart graficznych, a będzie to Crysis 3 i Battlefield 4. Battlefield 4 testujemy już od dłuższego czasu. Teraz pojawiła się dodatkowo możliwość testowania tej gry również z wykorzystaniem technologii Mantle, oczywiście na wspieranych kartach graficznych. Natomiast te wyniki jeszcze jednak na razie nie będą prezentowane z kilku przyczyn, m.in. dlatego, że sterowniki są cały czas w fazie beta, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, chcę najpierw sobie zebrać kilka takich wyników, żeby pokazać również porównanie, jak wygląda to w szerszym ujęciu, a nie tylko pojedyncze wykresy. Jeżeli chodzi o te dwie gry, czyli Metro Last Light i Grid 2, Grida już widzieliście, Metro też będziecie widzieli od testu najbliższej karty graficznej. Mnie jeszcze tylko czeka tutaj dużo pracy, żeby wybrać dobry moment, który się nada do testu właśnie kart graficznych. I te gry też tutaj już zagoszczą na stałe w przypadku właśnie recenzji kart graficznych. Jeżeli chodzi o te dwa tytuły, no to oczywiście Grid 2, wyścigi samochodowe, myślę, że wielu z Was dobrze znane, wymagające dużo od karty graficznej, a jednocześnie dające naprawdę dużo fanów samej zabawy. Ja szczerze mówiąc bardzo lubię wyścigi samochodowe, myślę, że duża część z Was również. I Metro Last Light, gra niemalże kultowa, bardzo wymagająca, jeżeli chodzi właśnie o sprzęt komputerowy i tutaj i o procesor, i również o kartę graficzną. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że ten mój słabiutki FX na tyle podoła, że będę w stanie te testy w miarę sensownie przeprowadzać. O, kto wie, może jakiś upgrade się kiedyś tam zrobi. A tymczasem zapraszam Was do zapoznania się z tym, co znajdziecie w wersji pudełkowej. I jeszcze tak informacyjnie, ta gra, słuchajcie, została zakupiona w naszym sklepie wideotesty.pl. Link oczywiście znajdziecie w odnośniku, w opisie. I to jest wersja pudełkowa, jak zresztą sami widzicie, aczkolwiek sama gra jest również oczywiście dostępna, czy wspiera platformę Steam i tam należy ją zarejestrować. Metro Last Light to nie jest gra premierowa, tak? Także tutaj samo opakowanie całkowicie standardowe z informacjami właśnie odnośnie wymagań sprzętowych, odnośnie konieczności rejestracji na Steam. Jeżeli chodzi o wymagania systemowe, to może przeczytam te rekomendowane. Procesor quad-core, tak? Czyli czterordzeniowy, 3 GHz lub mocniejszy, pamięć RAM 2 GB lub oczywiście więcej, karta graficzna zgodna z DirectX 11, tutaj producent zaleca GTX 480 lub coś mocniejszego, a optymalne wymagania systemowe to Windows 7 lub 8, procesor Core i7, nie sprecyzowano dokładnie jaki, pamięć w ilości 8 GB lub więcej i karta graficzna Nvidia DirectX 11, GTX 690, 680 lub oczywiście mocniejsze, Nvidia 3D Vision z 120Hz monitorem, oczywiście jeżeli chcecie pograć w technologii 3D. Dlaczego tutaj tak mocno producent czy wydawca gry zaznacza konieczność korzystania właśnie z kart graficznych GTX Nvidia? No oczywiście sprawa jest bardzo prosta, ponieważ ta gra również wspiera physics. Mamy informacje odnośnie ograniczeń wiekowych, 18 lat, a w grze pojawia się i brutalność, tak, i przekleństwa, jak dobrze pamiętam, znaczki właśnie PEGI 18, tak? Informacje jeszcze raz odnośnie samej gry. To, co mamy w środku, no to jest oczywiście płyta z samą grą, tak? Tu jest wersja trzyjęzykowa, język polski, czeski, angielski, a grę możemy zainstalować z tego, co czytałem, na terenie... Gdzieś to bodajże chyba, oczywiście Polski, Czech i jeszcze chyba jakiegoś kraju. No dobra, teraz to jest nieważne. Jeżeli chodzi o papierologię, no to tak, mamy, o,
coś takiego, jakiś tam kuponik z kodem do aktywacji jakiegoś dema gry bodajże, Metro Last Light, tutaj sama książeczka z gry, instrukcja taka użytkowania też w kilku językach, również jest oczywiście w języku polskim. I tutaj dodatkowe rzeczy związane właśnie z samą grą, także wprowadzające chyba z tego co widzę użytkownika do gry. Pewnie znacie tą grę zdecydowanie lepiej niż ja. To jest moje pierwsze zetknięcie się z tą produkcją. Także tak wygląda cały zestaw, który tutaj dostaniecie w takiej wersji boksowej. Jak ktoś lubi jeszcze wersje pudełkowe lub nie jest pewny co do oryginalności kluczy, to oczywiście zapraszamy również do naszego sklepu. Myślę, że z nowym zestawem gier nasze recenzje zyskają jeszcze dodatkowo tutaj na atutach. Będziecie mogli w bardziej realny sposób porównać też swoje wyniki czy swoje osiągnięcia do tego, co możecie zobaczyć u nas na naszym portalu. Tak więc jak widzicie, nie pozostajemy głusi na Wasze prośby, na Wasze sugestie. Cały czas się oczywiście zmieniamy tutaj, żeby jak najlepiej prezentować Wam nasze wideorecenzje i produkty, które możecie zobaczyć na naszym portalu. Słuchajcie, w tym filmie to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was tutaj do polubienia naszego Facebooka. Tam znajdziecie poza również takimi ankietami, dodatkowo również konkursy, no i wiele innych ciekawych rzeczy. Także do zobaczenia w następnych filmach. Jak macie jakieś pytania, piszcie na naszym forum.